Witaj, mój drogi. Chciałem Ci pokazać, jak zrobić sobie własny nagłówek do bloga, czy baner do własnego bloga za pomocą bardzo przyjemnego programu. Być może miałeś z nim do czynienia, nazywa się GIMP. Jeżeli nie miałeś, to polecam. W moim przypadku jest to substytut Photoshopa, substytut, który w takich na wpół profesjonalnych, powiedzmy sobie, tematach spisuje się całkiem nieźle. Natomiast ma niepodważalną zaletę. Jest darmowy. Jest darmowy. I teraz, skąd w ogóle pomysł zmiany nagłówka? Znaczy, może nie tyle nagłówka, zmiany tego baneru w tym motywie graficznym. No masz, znaczy, zakładam, że prawdopodobnie masz własny fanpage na Facebooku i chodzi o taką większą integrację. I teraz, zmiany facebookowe zostały wymuszone jakiś czas temu poprzez wprowadzenie osi czasu, czyli od strony graficznej Facebook się mocno rozwinął i jeżeli masz bloga, który w tym momencie powiedzmy no nie jest mocno dopasowany do tego, to może następować taki rozdźwięk, dlatego że powiedzmy twój fanpage jest klonem, nie tyle klonem, jest uzupełnieniem twojego bloga i w tym momencie no, należałoby zrobić podobne grafiki. No, tak wygląda na fanpage'u, a tak wygląda na blogu WordPressowym. No, różni się to zdecydowanie i doszedłem do wniosku dzisiaj rano, obudziwszy się, że to mi się nie podoba, czyli to trzeba zmienić. I teraz pokażę Ci, jak to zrobić w substytucie Photoshopa, czyli w GIMPie. Już nie będziemy wchodzili w szczegóły, jak pobrać GIMPa, bo zakładam, że chociażby z dobrych programów, mój ulubiony serwis, jeżeli mówimy o programowaniu, pobierasz sobie, instalujesz. No i masz taki dziwny interfejs. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś GIMPa. Jeśli nie widziałeś, no to właśnie go widzisz. Masz takie trzyokienny, nazwijmy to, interfejs. I za pomocą tego interfejsu zrobimy sobie zmiany, o których wspomniałem. Teraz musimy podpatrzeć, jaki to jest nagłówek, czyli jaka wielkość tego nagłówka. Zróbmy sobie zbadaj element i okaże się, jaką wielkość musimy sobie stworzyć. No i cóż mamy? No i niestety nie mamy. Przy pomocy zbadaj element. Widzimy tylko wielkość, no to musimy go sobie niestety. A jest, przepraszam, 950 na 150, tak? Mamy 950 na 150 i takiego czegoś będziemy się trzymali. Przechodzimy do GIMPa. Zróbmy sobie nowy. No i róbmy 950 na 150. GIMP jest o tyle dobry, że jeżeli masz jakieś pliki, powiedzmy sobie, przygotowane w Photoshopie, czyli w formacie PSD, to spokojnie je sobie otworzysz i w związku z tym też o tym za chwileczkę będzie. Mamy puste i teraz co byśmy tutaj chcieli? No jeżeli mówimy o zintegrowaniu, no to posłuszmy się tym samym motywem graficznym, ale widzimy, że on tutaj jest szerszy, czyli nie będziemy go kadrować, tylko zrobimy sobie od początku jak gdyby na nowo. Zróbmy tak. Teraz otwórz. Szukamy gdzieś, gdzie mamy jakiś taki właśnie obraz, który chcielibyśmy sobie. Wstawić. Wiem, że to jest PMS akurat w moim przypadku. Nie wiem jeszcze tylko, które to jest zdjęcie. Podpatrzmy. Któreż to zdjęcie sobie przerabialiśmy, to było to 476 końcówka. 476, tak? Jest. OK. Otwieramy. Widzimy, że jest dość duże, dlatego to chwileczkę trwa. Mamy zdjęcie. I teraz będziemy chcieli sobie pobrać fragment, który będzie miał 950 pikseli. Wysoki na 150, tak? To zróbmy sobie, że przeskalujemy, czyli zróbmy 300 na 1800. 300 na 1900 właściwie.
Tu nam troszeczkę za dużo wyszło. No niech jest. Tyle da się przeskalować. Przesuńmy go sobie tak, żeby nam centralnie to wyszło. Tak jakbyśmy chcieli. OK. I zróbmy sobie edycja. Skopiuj. Teraz wchodzimy w nowy i robimy wklej jako nową warstwę. Dlaczego jako nową warstwę? Dlatego, że po prostu praca na warstwach jest o wiele przyjemniejsza, o wiele łatwiejsza, aniżeli praca na obrazach. I robimy dodaj nowa warstwa i widzimy, że mamy rozjechany. Następny element musimy sobie skadrować, znaczy w sensie zmienić. I tu wiemy, że będzie 950 na 151, no niech jest. Robimy przeskaluj. Ładnie nam się przeskalowało. I nie do końca nam ładnie wyszło. I nie do końca nam ładnie wyszło. Ale nie ma to większego znaczenia w tym momencie, jeśli będziemy to dalej obrabiać. Teraz sobie pozwolimy na rozmasowanie tła. Ładnie się to nazywa. Znaczy ja to ładnie nazwałem, rozmasowanie tła. I zrobimy moment przerwy, bo nie będziesz przecież oglądał, jak rozmasowujemy tło. Zróbmy pauzę. Widzimy, że tło ładnie już sobie rozmasowałem. Rozmazałem, czy jakkolwiek to bym określił. Zobaczmy, jakie elementy jeszcze powinniśmy sobie zawrzeć w tym. Więc tak, generalnie, jeżeli mówimy o fanpage'u, to tutaj mamy oczywiście nazwę. W naszym przypadku nie będziemy musieli tego zrobić, bo tu mamy już nazwę, jeżeli chodzi o ten baner taki główny. Czyli to, co robimy, jest takim banerem dodatkowym. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze jedno ustawienie. Bo można wykorzystać jeszcze tą grafikę do tego, żeby no skłonić do klikania w okienko fanów. I teraz do polubienia naszej strony, naszego bloga. I teraz co będziemy musieli zrobić? To będziemy musieli przenieść to okienko fanów, fanbox wyżej, ale o tym za chwileczkę. No tu zrobimy sobie dokładnie ten sam odnośnik, taki, znaczy odnośnik, taki napominasz jak gdyby. Do tego, żeby właśnie kliknąć w lubię to, no bo to na fanpage'u pełni bardzo ważną rolę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi na blogu. Nie wiem, no założenie jest takie, żeby to było takie w miarę wesołe, nazwijmy to zdjęcie. Bardziej wesołego twojego zdjęcia nie znalazłem w tym momencie. W związku z tym tak to uczynimy. Czyli musimy znaleźć sobie jakieś grafiki, które nam pomogą to zrobić. Kupiłem jakiś czas temu paczkę grafik właśnie do profesjonalnych zastosowań. Koszt tego był około 20 dolarów, w sumie około 20 giga, nie, przepraszam, 2 giga grafik. Właściwie to mam dwie takie paczki, jedną za 19, drugą za 11. I z tego co pamiętam, właśnie te grafiki są w paczce za 11 dolarów. To za Boga nie mogę sobie w tym momencie przypomnieć, w których modułach jest. Kupując taką paczkę, masz o tyle dobrze, że masz zarówno już PNG, obrazy PNG, jak i PSD, czyli edytowalne za pomocą najlepiej oczywiście Photoshopa, ale jak nie masz Photoshopa, GIMP zupełnie spokojnie sobie z tym daje radę. I teraz szukamy takiej strzałeczki, która tam właśnie była, lub jakiejkolwiek innej. Zobaczmy, to może spróbujemy. Gabarytowo ona nam ładnie się wkomponuje. Edycja, skopiuj. Wklejamy jako nową warstwę. Wklej jako nową warstwę i widzisz tutaj warstwy nam się ładnie pokazują. Umieścimy ją sobie tutaj. Tak. Możemy ją nieco rozdzielmy wymiarowanie, żebyśmy mogli sobie dowolnie ją przekształcić i spróbujemy przeskalować. Tak.
No i teraz widać będzie, że nakłania wyraźnie i ewidentnie do tego, żebyśmy coś kliknęli. Jakiż mamy tekst? Jakiż tu mamy tekst? Wiesz, co teraz trzeba zrobić? OK. No jak wiesz, no to wiesz. To wybierzmy sobie narzędzie tekstowe. Czcionkę zróbmy na początek białą. I spróbujmy wpisać. Wiesz, co teraz tak, to nie. No, jednoznacznie mówi nam, co teraz trzeba zrobić, a jak my tu mam, wiesz, co teraz trzeba zrobić. OK. Możesz zrobić, nie bądźmy tacy mocni. Zróbmy, dajmy jakąś możliwość wyboru. No wiesz, co teraz możesz zrobić. O właśnie, i tu będzie nam mniej taki ostry wydźwięk chyba miało. OK. Teraz zobaczmy tak. Jeszcze jedną rzecz, no bo trzeba coś dodać a propos treści, którą się będzie na tym znajdowała. Czyli generalnie z WordPress praktycznie, czyli z tytułem już nic nie robimy. Wtyczki, multimedia, instalacja, zdjęcia, galerie. Zobaczmy w ten sposób. Dodawajmy jeszcze kilka tekstów. Ale zróbmy to za pomocą takich pasków, na przykład tutaj. Wtyczki. Multimedia. Zróbmy może to jeszcze w ten sposób. Wtyczki, multimedia, instalacja, cóż tam jeszcze jest, galerie, galerie. Skórki. Dodawanie filmu. Konfiguracja. Dodawanie filmów. Jeszcze są inne. Optymalnie byłoby, gdybyśmy sprawdzili sobie, co mamy w tagach najwięcej, bo to tak sobie piszemy, piszemy, ale Facebook, FTP dodajmy. Zarabianie też możemy dodać. To generalnie dodawanie filmu to jest to samo, co multimedia. To zróbmy, że FTP. Zarabianie na blogu. Pomysły. Co jeszcze możemy mieć? A cybuł jeszcze możemy. OK, teraz zobaczmy, pobawmy się troszkę kolorem. Niebieski nam się nie sprawdzi. Ten na pewno nam się nie sprawdzi. Czerwony będzie za ostry. Szary. Nieciekawy. Taki niebieski jeszcze zobaczmy. Nieczytelny. Taki.
No, ewentualnie coś takiego. Zobaczmy jeszcze czar. Wydaje mi się, że biały jest optymalny w tym momencie. Ok. No, jeśli chodzi o sam tekst, to chyba więcej nie będziemy robić, ale pokażę Ci kilka takich fajnych funkcji, które ma GIMP. Mianowicie filtry umożliwiają zrobienie całkiem fajnych, całkiem ciekawych rzeczy. No weźmy, zobaczmy jakieś światło i cień. Serii światło i cień. Ustawiamy sobie punkt. Zróbmy OK. Czy nam coś to zmieni? No, scieniowało nam generalnie napis. W momencie, kiedy... Jeszcze raz zobaczmy. Światło i cień. Rzucanie cieniu mamy, tak? Przesunięcie. OK. Zobaczmy. Spróbujmy rzucić cień. Coś musimy dopracować. Światło i cień. Jeszcze zobaczmy perspektywę. To nam też niewiele daje. Zróbmy, że 15, zróbmy, że 20, 20, zobaczmy, co nam to zmieni. Generalnie niewiele w tym przypadku. Ale mamy taki, powiedzmy, bardzo fajną zabawkę, dlatego że no, dlatego że jest tego masę, bardzo fajne są artystyczne, ale to byśmy musieli teraz przejść do warstwy, bo na tekście niewiele zrobimy, ale jeżeli powiedzmy zaczniemy się bawić całą warstwą, o, widzimy, że tu coś nam nie wyszło z tym wklejaniem. Aha, bo cała warstwa nam wyszła 178, nie wiedzieć czemu. A my potrzebujemy 150, ok, czyli to będzie trzeba wykadrować. Ale teraz wracamy do zrobienia czegoś ciekawego z całą warstwą. Zobaczmy sobie właśnie artystyczne. Niechby to była farba olejna. I zobaczymy, jak nam tą ładnie cały obraz w tle, jak gdyby zostanie zmieniony. O, widzisz, czy bardzo sympatyczne malowidło powstało. Też jest bardzo ciekawy efekt przekształcania w tkaninę. O, widzisz. O, i to nam bardzo się to zrobiło takie efektowne, w moim odczuciu, sympatyczne nawet. Czyli może zostawimy na nasze potrzeby w tym momencie, zostawimy sobie to przekształcenie w tkaninę. Dodamy sobie jeszcze jeden czy dwa teksty. Wybierzemy czcionkę, bo tutaj mamy ich dużo. Szukam Impact Condensed. Bodajże się o nazwie. Była wykorzystywana już w fanpage'u. No generalnie nie powinniśmy używać zbyt dużo czcionek. Jedna, dwie czcionki. Jedna, dwie czcionki powinny nam zupełnie wystarczyć. Jest Impact Condensed. I co byśmy tutaj może
Zobaczmy jeszcze, co generalnie tutaj jest. Jeszcze jeden urok, jeśli mówimy o pracy na warstwach, to dzięki temu, że pracujemy na warstwach, w każdym momencie możemy sobie przeprowadzić prosty zabieg, polegający na tym, że jeżeli chcesz, żeby coś przestało być widoczne, po prostu wyłączasz warstwę. Wyłączasz warstwę i w tym momencie możesz stworzyć sobie nowy plik. No załóżmy, że w tym momencie na potrzeby tejże prezentacji takie coś nam wystarczy i to byśmy chcieli sobie już zapisać. Teraz tak, zapisujemy jako. Zapisujemy oczywiście w miejscu, gdzie to chcemy mieć pod ręką. No niech jest tutaj. Nazwijmy go banner. I teraz tak, żeby był edytowalny, musimy zapisać w formacie XCF. XCF to jest format gimpowski i umożliwi nam właśnie otwarcie później w warstwach, jeżeli będziemy chcieli dokonać jakiejś edycji, modyfikacji czy zmiany. Robimy zapisz. I drugi wariant, jeżeli już chcemy na gotowo, no to oczywiście zapisujemy jako PNG, no bo XCF nie prześlemy na stronę, natomiast PNG będzie nam służyło już do końcowego wysłania, czyli podmienienia jak gdyby. I teraz przyjrzyjmy się temu naszemu plikowi. Widzimy, że jest stosunkowo duży, znaczy jest za duży, bo powinniśmy mieć 150 na 950, mamy 180 ileś. I teraz weźmy sobie, wykonajmy taki zabieg pod tytułem skopiuj widoczne. Niech jest 950, 150 i w tym momencie 150, 950 na 150. Pięknie. Edycja. Skopiuj widoczny plik. Zobaczmy sobie nowy. 950 na 150. Nie wiem, skąd mi się wziął ten 178. Tak. Edycja. Klej jako, powiedzmy, że nowa warstwa. Generalnie. Jest zgodny. Jest zgodny. W tym momencie klikamy sobie zapisz jako. Niechby to było banner 2 PNG. Banner 2 PNG. Zapisz, zapisz, zapisz. Ok. Mamy zapisane. Przechodzimy teraz do naszego panelu administratora na blogu, wchodzimy w zakładkę wygląd. Wszystko zależy od tego, jaki masz motyw, bo jeżeli masz motyw, który umożliwia właśnie przesłanie tegoż banera niezależnie, bez zmiany kodu, bez wklejenia, powiedzmy sobie, w kod, tylko za pomocą opcji wewnątrz motywu, no to mamy uproszczoną sprawę. No specjalnie sobie taki motyw wybrałem, ażeby móc to uczynić. Wchodzimy w nagłówek, a motyw ten zwie się Z-Magazine. Mamy dowody i banner 2. Szukamy banner 2. Banner 2 jest banner 2. Robimy otwórz i wysyłamy.
Teraz jeszcze sekundkę, wróćmy może do GIMP-a, bo chciałem Ci jeszcze jedną rzecz pokazać w nim. Jak mówimy, bo wspomniałem o edycji plików PSD. W związku z tym pokażę Ci, czym się różni edycja PSD, a XCF, bo to może się przydać. Bo jeżeli kupujemy jakieś gotowe paczki czegoś, no to w tym momencie najczęściej one są właśnie w formacie PSD. I teraz, jeżeli wykorzystujesz do pracy czy do tworzenia czegoś, no to może być mały zgrzyt z tekstami, ale właśnie gdzież my mamy moduły Visual Headline. Visual headline jest. Mamy paczkę nagłówków w tym przypadku i tu wybieramy sobie jakiś nagłówek PSD, tak? Otwieramy. Ten akurat jest zrobiony za pomocą Photoshopa. On jest zrobiony za pomocą Photoshopa i teraz chcę Ci pokazać tylko jedną rzecz, bo on jest zrobiony właśnie na zasadzie na warstwach. Teraz chcesz zmodyfikować tekst, który został stworzony w Photoshopie przy pomocy GIMP-a, no tu możesz wpisać cokolwiek innego w prawym górnym rogu, czyli zmieniając nazwę, ale tekst się sam jako taki nie zmieni. Czyli jeżeli chcesz zmienić tekst jako warstwę, która była zrobiona w Photoshopie, to jedyne co pozostaje to wyłączyć i wkleić. Znaczy wkleić, wpisać własną treść. Także to jest jedyna taka przesłanka przemawiająca na temat wyższości Photoshopa nad GIMP-em w takim codziennym zastosowaniu. No jeżeli coś jest zrobione w Photoshopie, zapisane w formacie pliku PSD, nie możesz edytować warstwy. Tą warstwę możesz, powiedzmy sobie, przenieść, no bo przenieść ją możesz oczywiście, zmienić jej miejsce. No tej akurat w ogóle nie widać. Zmienić miejsce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie możesz edytować warstw tekstowych. I tu jest taka no, nie najlepsza sytuacja. Natomiast jeżeli zapisujesz pliki w formacie XCF, o tym o czym wspomniałem, w tym momencie bezproblemowo możesz sobie później już edytować poszczególne warstwy tekstowe. Wystarczy tylko dwukrotnie kliknąć i otwierać się okno edytora tekstowego. W związku z czym, tak na marginesie, taka mała uwaga. Ok, wgrał nam się nagłówek, robimy zapisz zmiany. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało już na gotowo. Widzimy, nagłówek nam się ładnie załadował. Teraz co powinniśmy zrobić, to o czym wspomniałem, czyli żeby przenieść może nieco wyżej okienko fanpage, czyli wchodzimy w widgety. Ono jest ustawione na tym blogu, akurat jest ustawione jako widget tekstowy. No tak, to jest właśnie ten widget. Przesuńmy go na samą górę, a reszta zostanie bez zmian. Przeładujmy stronę. No widzisz, i tutaj jest. Wiesz co teraz możesz zrobić? Kliknąć lubię to. Więc z tym optymistycznym akcentem chciałem Cię pozostawić, czyli jeżeli w tym momencie jeszcze oglądasz materiał, a jeszcze nie kliknąłeś właśnie ten magiczny przycisk lubię, to zapraszam do zrobienia. Proszę o zrobienie tego jak najszybciej, dlatego że tak wymowny baner rzadko się zdarza, żeby tak jasny i czytelny sposób nakłaniał do jakiejś konkretnej akcji. Tak więc nie masz nic do stracenia, a mi bardzo będzie miło, jeżeli polubisz tego vloga. Pozdrawiam ciepło.